W miejscu, w którym zawsze wypożyczałem skuter na Phuket, tutaj na Patong. Obecnie jest tylko jeden skuter dostępny, jest to Yamaha Aerox 155 za 5000 batów na miesiąc, ale no jednak szukamy PCX-a, a PCX jest już niestety niedostępny. No i chyba będę musiał jeszcze dalej pochodzić po mieście i coś poszukać. To nowiutka sztuka Honda PCX, ale chcą 12 tysięcy i to po stargowaniu, bo najpierw chciał 15 tysięcy batów, ale gdzieś tam dobra, po chwili pogadał, coś tam pogadał i powiedział 12 tysięcy batów, ale to i tak jest tak dużo, że nawet o tym nie myślę, żeby to zrobić i wynająć taką Honda PCX za 12 tysięcy batów na miesiąc. Po części rozważam zakup skutera tutaj. No i po prostu jedziemy szukać jakiejś wypożyczalni jeszcze skuterów, on mnie będzie woził i od wypożyczalni do wypożyczalni, żebym nie musiał łazić, ale zobaczymy, co znajdziemy. Ile ty kupiliśmy online, bo było dużo taniej. Dzięki temu zaoszczędziliśmy sporo kasy. Nie wiem, czy zjadę, bo jest naprawdę bardzo wysoko i hardkorowo. Jezus Maria, chłopie, ja tego, sobie tego nie wyobrażam. Mati mówi, że najlepsza impreza jest tutaj na dziecięcym. MK pierwsza? Uuu, ale szybko. Ujaju! Dobrze się zatrzymał, ledwo co. Siema, siema. Patrzcie na to, jak pięknie te listki się tutaj nam rozwijają. Roślinka, tak jak mówiłem wczoraj, coraz lepiej się nam rozkwita. Ściągnąłem ją ze słońca i zostawiam w domu, żeby kurde nic się jej nie stało. Myślę, że to chyba dobry pomysł, bo na dworze jest już bardzo gorąco. Mimo tego, że jest godzina 10, to jest strasznie gorąco. Dajcie znać, czy tak spulchniacie kwiatką w domu na przykład ziemię, czy nie trzeba takich rzeczy robić, żeby się im lepiej rosło. Dajcie znać w komentarzach. Nie no, takiego śniadania po prostu nie można nie nagrać. Miałem już tyle nie pokazywać jedzenia w swoich vlogach, ale no takie jedzenie, takie sałateczki z jajeczkami, no takie coś trzeba pokazać, no. Jak to wygląda? Jak to smakuje? Jakieś dziwne rzeczy dzisiaj się tutaj dzieją na mieście. Od samego rana cały czas ktoś coś nadaje. Wcześniej jakby jakieś bitwy były, takie wiecie, walki tutaj Muay Thai, tajskie, później jakieś inne wydarzenie, teraz znowu ktoś coś cały czas naparza. Może święto dzisiaj w Tajlandii mają albo coś? W każdym razie nieprzerwanie od 8 rano, a jest już godzina 12, cały czas ktoś nadaje. Dzisiaj jakaś taka super pogoda jest. Nie jest gorąco, gdzie wczoraj na przykład było bardzo duszno, było wręcz nie do życia, to dzisiaj jest 100 razy lepiej. No i super, że jest taka fajna pogoda, bo akurat muszę iść przez całe miasto, bo muszę w końcu wypożyczyć skuter. Jesteśmy już ponad tydzień czasu bez samochodu, bez skutera, bez niczego, no i cały czas wszędzie na nóżkach. Bardzo dobrze, bo no przynajmniej są treningi, spalane kalorie, ale jakiś środek transportu też jest potrzebny. Muszę coś dzisiaj wynająć, koniecznie. Patrzcie się, jakie fajne rowerki na sprzedaż. 5000 batów za taki dla dziecka, elegancki, takie górale po 5900, 9,5 i najdroższy 11900. Kurde, ale ładnie wyglądają, mega, mega rowery. Jestem w szoku, że w ogóle takie coś znalazłem na Phuket. Kawałeczek dalej, kolejny taki sklep z obrazami. No kurde, mega te obrazy są, naprawdę bardzo mi się podobają. Dogadywanie się co do ceny. Jedne z najdroższych transportów w Tajlandii. Fajne i klimatyczne są te tuktuki, żeby pojeździć sobie tak przez miasto jako taksówka, ale kurczę, no są jednak najdroższym środkiem transportu w całej chyba Tajlandii, a na pewno na Phuket. Za krótki przejazd jedną ulicą miasta chcą 200 batów. Są też takie autobusy, którymi można się poruszać, wtedy jest o wiele taniej. Ale nic nie przebije Blue Busu w Pattaya. To jest najlepszy, najszybszy i najtańszy środek transportu. Są mega tanie i jest ich mnóstwo na mieście, a do tego kosztują tylko 10 batów za przejazd. No nie, no co ta pani tym grillem tutaj robi? Ale kopci, albo raczej, ale pachnie na całe miasto. Ja pierdzielę, ale pachnie, ale bym to zjadł. Jakbyście chcieli wiedzieć, jaki jest najdroższy sklep na Phuket, to właśnie ten, 999 Minimart. Pełno ludzi pod Immigration Office, wszyscy czekają i wyrabiają wizę, tutaj zawsze są duże kolejki. A bardzo dobrą wiadomością jest to, że nasze paszporty w końcu są od wczoraj dostępne w szkole i można już je odebrać. Mamy wizę, jesteśmy mega szczęśliwi, nie będziemy musieli się już martwić o to, że trzeba gdzieś wyjeżdżać z kraju, robić jakieś wizarany, robić jakieś kombinacje, żeby zostać tutaj tyle czasu, ile chcemy, tylko już ta wiza, którą teraz już mamy, wystarczy nam do końca naszego pobytu. Gorzej, bo jakieś ciemne chmury się zbierają i zaraz jeszcze złapie mnie jakaś burza i deszcz. Właśnie przed chwilą słyszałem polski głos, ale jeśli byście się zastanawiali, czy jest tutaj dużo Polaków,
to przynajmniej tutaj na Patong ja słyszę naprawdę bardzo rzadko polski głos i wydaje mi się, że jest po prostu mało Polaków. Po tym chodniku przy plaży jeździ naprawdę wiele skuterów i jeśli ktoś chciałby ominąć na przykład jakiś posterunek policji albo w ogóle jakąś łapankę policji, to właśnie jazda po takim chodniku to jest jeden z lepszych sposobów. W miejscu, w którym zawsze wypożyczałem skuter na Phuket, tutaj na Patong, obecnie jest tylko jeden skuter dostępny, jest to Yamaha Aerox 155 za 5000 batów na miesiąc, ale no jednak szukamy PCX-a, a PCX jest już niestety niedostępny. No i chyba będę musiał jeszcze dalej pochodzić po mieście i coś poszukać. Nieźle, nieźle. Byłem teraz w jeszcze jednej wypożyczalni. Jest nowiutka, 33 km. Nowiutka widać od razu, że to nowiutka sztuka Honda PCX, ale chcą 12 tysięcy i to po stargowaniu, bo najpierw chciał 15 tysięcy batów, ale gdzieś tam dobra, po chwili pogadał, coś tam pogadał i powiedział 12 tysięcy batów. Ale to i tak jest tak dużo, że nawet o tym nie myślę, żeby to zrobić i wynająć taką Honda PCX za 12 tysięcy batów na miesiąc. Masakra. A za zwykłego klika. Zwykły klik za jeden dzień, jakby ktoś chciał przyjechać sobie tak na 1-2 dni pojeździć, 500 batów za zwykłego klika. Właśnie jestem przed marketem Malin Plaza i jestem bardzo zdziwiony, bo market jest już otwarty. Jest godzina 14 i można kupić tutaj coś do jedzenia. I no mówię, no jestem zaskoczony, bo zawsze był otwarty najszybciej od godziny 17, a teraz jest od 14, no niezła zmiana. Jestem właśnie w salonie Hondy i słuchajcie, są skutery, są tanie nawet te skutery, można powiedzieć, bo kiedy by trzeba było zapłacić 12 tysięcy batów za wynajem fajnej Hondy PCX, to nowa kosztuje 107 tysięcy batów, czyli po niecałym roku motor się zwraca, więc kilka miesięcy wynajmu już jest praktycznie połowa ceny skutera, więc warto byłoby naprawdę kupić, przez co właśnie cały czas też po części rozważam zakup skutera tutaj, bo raczej będziemy tutaj ponownie przyjeżdżać, więc skuter mógłby po prostu na nas tutaj poczekać na następny raz, żeby znowu nie trzeba było kombinować, chodzić, szukać, denerwować się. Ale jest jeden problem, bardzo duży problem. Trzeba czekać 4-5 miesięcy na przyjście nowego skutera, czyli wszystkie, które są teraz dostępne, są już sprzedane. Są, wiszą karteczki, że już wszystko jest sprzedane, czekają tylko aż klient podjedzie i zabierze swoją sztukę i wszyscy ci klienci zamawiali 4-5 miesięcy temu i teraz dalej tak jest, że jeśli chcesz kupić nową Honda PCX, tutaj przynajmniej w Patong, nie ma szans, żeby była dostępna na już od ręki, możesz sobie tylko zarezerwować, zabukować, zapłacić jakąś tam, wiecie, część, zaliczkę, a po 4-5 miesiącach dopiero przyjdzie wasz skuter. Także porażka, totalna porażka. Ale ma pan tutaj jajowóz. Dużo jajek, nawet drzwi nie ma w aucie. I kto by się przejmował, że nie ma drzwi w aucie? Ważne, że są jajka rozwiezione po punktach. Tutaj pan robi ciekawą sytuację. Wziął szpachelkę i uklepuje lód. Chyba po to, żeby tak szybko się nie roztapiał. Może jak będzie taki zbity, mocno twardy w kulkę, taką jedną jakby no, część, to może wtedy będzie dłużej trzymał zimno i tak się nie będzie roztapiał. Tak nie widzę innego powodu zbytnio. Tak to dobrze robi, dobrze to ubija, szczelnie bardzo jedno do drugiego, na ciasno. Tak mi się wydaje, że właśnie po to robi, ale pewny nie jestem. A drugi gość w ogóle czymś posypuje po tym lodzie. Nie wiem, czy on to posypuje jakąś solą? Nie no, przecież solą to by to roztopił. Nie wiem, czy on to posypuje może czymś takim znowu, żeby jeszcze to też trzymało lepiej zimno. Cholera wie, co tutaj mają za systemy. No i market otwarty. Ciekawe tylko, czy od samego rana, czy od którejś tam godziny. No kiedyś było od godziny 17, teraz widać szybciej. Ciekawostka jest taka, że biorę teraz gościa, który jest taksówkarzem po prostu. You have passport? He? Passport. Passport? Yeah. Only picture. I don't do a... I have driver license, Thai driver license. No i po prostu jedziemy szukać jakiejś wypożyczalni jeszcze skuterów, on mnie będzie woził i od wypożyczalni do wypożyczalni, żebym nie musiał łazić, a i zobaczymy, co znajdziemy. No i powiem wam, że w końcu zdecydowałem się na razie na wynajem takiego nowego PCX-a, całkiem nowy. I jak mi się spodoba, to go po prostu kupię, bo wynajmować to się tutaj po prostu nie opłaca na Phuket. Także biorę go na 2 dni, przetestuję. Jeśli wszystko będzie dobrze, to po prostu go kupię i będę miał nowego PCX-a. Nowiutka sztuka, 800 km ma tylko przejechane z tego roku skuter. No i tyle, po prostu już mam dość wynajmu i płacenia i kombinowania, szukania. Ciężka sprawa tutaj jest na Phuket z tym, naprawdę. Szczególnie w Patong.